Leszczyńskie Centrum Usług Senioralnych to wprowadzany właśnie w życie projekt, który zakłada wybudowanie na Grzybowie w zbiegu ulic Osieckiej, Grzybowej i Żurawinowej domu opieki medycznej dla osób starszych. Koszt budowy obiektu to około 5 400 000 zł, z czego 2 miliony pokrywa dotacja unijna. Ponadto Unia zapewniła 3 700 000 dofinansowania na działalność ośrodka przez pierwsze 3 lata. W tym centrum, czyli w tym budynku, będą się mieścić dwie rzeczy działające w ramach środowiskowego centrum. To będzie dzienny dom opieki medycznej, który będzie realizowany we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym. To był wymóg projektu i tutaj z tego względu, że udało nam się takie partnerstwo nawiązać ze szpitalem, też projekt został wysoko oceniony. Szpital zapewni kadrę medyczną i rehabilitacyjną potrzebną do tego projektu, oczywiście, która otrzyma gratyfikacje finansowe za tą wykonaną pracę. I w tym budynku będzie się mieścić mieszkanie wytchnieniowe dla 3 osób. To mieszkanie będzie objęte całodobową opieką, także osoby, opiekunowie, którzy na jakiś czas potrzebują tego wytchnienia albo chcą po prostu wyjechać, tak, muszą wyjechać, muszą odpocząć, będą mogli taką osobę zostawić pod opieką. Do ośrodka będą trafiały osoby po 65 roku życia, które nie wymagają dalszej hospitalizacji, ale wymagają opieki w ciągu dnia. Rodziny, które opiekują się taką osobą, przed pracą będą mogły zawieźć taką osobę do centrum i po południu, pod wieczór odebrać. Będą zapewnione posiłki tym osobom, rehabilitacja, wsparcie też medyczne, wsparcie pielęgniarskie, wsparcie opiekuna medycznego, terapeuty zajęciowego, psychologa. W środowiskowym centrum wsparcia osób starszych będą funkcjonować jeszcze 3 elementy, w tym opieka hospicyjna przy wsparciu hospicjum domowego Kolory. Centrum ma powstać do końca 2019 roku. Szacuje się, że ze wszystkich opcji wsparcia skorzysta łącznie około 200 osób. Również w ramach środowiskowego centrum wsparcia osób starszych, co nie jest nowością, będą rozszerzane usługi opiekuńcze domowe. A nowością jest 5. element, czyli opieka pielęgniarska domowa, czyli będzie zatrudniona w ramach projektu pielęgniarka w wymiarze pełnego etatu i ona będzie też wsparciem dla opiekunek. Centrum ma powstać do końca 2019 roku. Szacuje się, że ze wszystkich opcji wsparcia skorzysta łącznie około 200 osób.